Zwykłe placki ziemniaczane, wszystkie składniki jak zwykle na końcu, zaczynamy. Połowa ziemniaków na miazgę, na tarce. Teraz druga połowa na wiórki. Zyp, poszło, to teraz wyciskamy. Pac, 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 frudoński. A resztę, druszla, kręcznik papierowy, przelewamy i odzyskujemy jak najwięcej masy ziemniaczanej, odzyskane do michy. To teraz cebula na miazgę, ścieramy, uwaga na palce. Czosnek na wiórki. Ryb, poszło. No to jak poszło, to teraz dwa jaja. Pac jedno i pac drugie. Jest. No to poczekają chwilę te dwa jaja, bo wrzucamy masę ziemniaczaną do czosnku i do cebuli i bełtamy. To teraz dodajemy dwa jaja, pieprz, sól i proszek do pieczenia. I do tego będzie teraz jeszcze mąka. I wszystko łapą. Bac, 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 bac. Na 10 minut niech sobie postoi. Gorący olej? No to jeden placek, drugi placek, trzeci placek. I tak do wyczerpania zapasów albo cierpliwości. Tu mamy w sumie 6. Jak już zezłocone, no to fajt na drugą stronę. Rumiane, chrupiące, no to smażymy z drugiej strony. Druga strona usmażona, no to teraz siona ręcznik papierowy. Niech się od tłuszczu odsączy. I na koniec talerz śmietana i żurawina w sosie. Cudowne połączenie smaków w plackach ziemniaczanych. Wypróbujcie, skomentujcie, spróbujcie.